الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله. Szanowni Państwo, dzisiaj Unia Europejska próbuje narzucić państwom członkowskim pakt migracyjny. Pod tą nazwą kryje się wiele zmian w prawie, w tym najważniejsze – przymusowa relokacja uchodźców z Afryki i Azji. I nie chodzi tu tylko o uchodźców, bo ci przybyli do nas z ogarniętej wojną Ukrainy i zostali po chrześcijańsku przyjęci. Chodzi o setki tych, którzy na łodziach przybywają każdego dnia do wybrzeży Włoch, Hiszpanii, Grecji, Francji, głównie wysyłani przez mafię i przemytników ludzi. Nie dajcie się Państwo nabrać na lewicowo-liberalne bzdury. Żaden pakiet migracyjny nie rozwiąże tego problemu. To tak, jakby ogień gasić benzyną. Rozwiązaniem nie jest przyjmowanie imigrantów, relokowanie im w innych krajach. To nic innego, jak eksportowanie po całej Europie. Myślę, że na ten moment te rozwiązania, które przyjęła Zjednoczona Prawica w Polsce, gdzie zbudowaliśmy specjalną linię ochrony granicy, wspartą służbą graniczną, WOT-em, policją i tylko obrona naszych granic przy jednoczesnym otwarciu korytarzy dla tych, którzy rzeczywiście uciekają przed wojną i przed dyskryminacją, na przykład z uwagi na wyznanie i wiarę, może powstrzymać inwazję z Afryki i Azji. To jest najbezpieczniejszy cel, jaki możemy dokonać i osiągnąć w Europie. Na szali jest bezpieczeństwo naszych rodzin, dzieci, wnuków. Nie możemy dać sobie narzucić relokacji. Masowa imigracja się nie sprawdziła i potwierdzają to dane z Niemiec, z Hiszpanii, z Francji. Granica Europy płonie, a podpalaczem niestety okazały się Niemcy. Na Morzu Śródziemnym operuje 8 dużych niemieckich statków, które są pełne imigrantów. To takie wielkie łodzie śmierci, współfinansowane przez rząd niemiecki i przyczyniające się do trwania tej tragedii. W ostatnim czasie wybuchł skandal, gdy okazało się, że jedna z organizacji pozarządowych z wyławianiem imigrantów i współfinansowana z federalnych pieniędzy niemieckiego rządu jest zarządzana przez męża współprzewodniczącej Bundestagu, a więc ręka rękę myje. Nie dajmy się zwieść. Pójdźmy na referendum i tym pomysłom powiedzmy wspólnie nie.